Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, drugi odcinek z serii obgadywania banknotów pokazuje taki miszmasz banknotów totalny, zarówno jeżeli chodzi o kraje, jak i jeżeli chodzi o, powiedzmy, czy rzadkość, czy też okres, z którego są. Zaczynamy bez zbędnych tutaj wstępów. Oto i jeden bir, czyli Etiopia. Bardzo ciekawie wyglądający banknot, chociaż malutki, no może nie aż taki bardzo malutki, bo są dużo mniejsze, ale jest mały, ale chłopczyk na przykład bardzo dobrze wykonany. I tutaj jeszcze mamy te kozice, czy cokolwiek, czy to są muły, nie mam pojęcia. Jeden bir, banknot tani, każdy myślę, że może się w niego zaopatrzyć. I tutaj wodospady. Także jakieś jeszcze ptaszki. Dosyć oszczędnie widać, że wykonany ten banknot. No ale nominał jest też najniższy. Papier. O, chociaż tutaj. No nie, to nie jest wyczuwalne. Tu jest niby plus, tak jak u nas wyczuwalny, ale jeżeli to miałoby pomóc, no nie, w życiu, że to jest krzyżyk, bym nie wyczuł palcem. Absolutnie. Czuć tylko, że coś jest, ale na pewno nie pełni takiej funkcji jak u nas, gdzie jest albo kwadrat, przypominam, wyczuwalny kciukiem, albo jest trójkąt, prawda? I wtedy wiemy, jaki banknot trzymamy. No tutaj nie, ale druk jest bardzo staranny również. Będą tu jeszcze dużo gorsze. Etiopia. Jedziemy dalej, przeskakujemy zupełnie. Mamy 5 leke. I to leke to gdzie to było? W Bułgarii, tak? Chyba. Ogólnie banknot mały też, ale mega ciekawy wizerunek tutaj. To mi się najbardziej zawsze podoba. No, oprócz jakichś tam kolonialnych, które są najpiękniejsze, ale to w Chinach też. No ale to dobra, już nie będę skakał po temat. 1976 rok, czyli w ten, w którym ja pojawiłem się na tym świecie. Także kiedyś miałem taką też fazę, żeby zbierać. Najpierw chciałem zbierać banknoty tylko i wyłącznie z roku 1939, a później chciałem zbierać banknoty tylko z roku 1976, ale przeszło mi. I chyba dobrze. Także ten wizerunek mi się podoba. Pociąg, jakaś ciężarówka, most. Bardzo ładny. Banknot też tani. O, i tutaj jeszcze. Wydaje mi się, że chciałbym tą serię sobie zebrać. Ona jest niedroga. Natomiast piękna. Podoba mi się. A nie. Czy to nie jest Albania? Coś mi się wydaje, że to jest godło Albanii. No, mogę się mylić. Szczerze mówiąc, mogę się mylić, ale to mi wygląda na godło Albanii, chyba że, no nie wiem. Dobra, jedziemy z następnym. A tutaj mamy od sąsiadów, proszę bardzo. 10 marek, 10 Deutschen Demokratischen Republik, czyli no, wschodnie Niemcy, tak? Zresztą różnica między banknotami wschodnich Niemiec a zachodnich jest dosyć spora. No ale cóż. Myślę, że my z naszą serią PRL-owską tą mieliśmy dosyć duże szczęście, bo są piękne te banknoty. Nawet później. O, zobaczcie. I tutaj to, co lubię. Tutaj jest jakaś radiotelefonistka, nie wiem. Mały banknocik, 10 marek, prawdopodobnie najmniejszy nominał. Jedziemy dalej. No, to było, czyli powtórka 20. To było w poprzednim odcinku. A teraz jedziemy. Banknot przepiękny, moim zdaniem. 20 koron czeskich. Jakość tego wizerunku króla mega, po prostu cudowna jest. Wszystko jest widoczne tak bardzo. Tutaj to jest albo moneta, albo pieczęć. Nie no, pieczęć to nie jest. Bardzo widoczne to wszystko. Wyraźne. Tutaj znak wodny.
Podoba mi się ten banknot. Też jest kolor taki, może nie jakoś bardzo wybarwiony, ale jest taki inny, niebieski, prawda? Zobaczmy, czy odwrotna strona również będzie ładna. No niestety tutaj poszli, że tak powiem, w nasze, czyli podobny wygląd do polskich. Aczkolwiek oni mają zdecydowanie, nie wiem, gdzie to było drukowane, czy mają mennicę swoją, czy to było zamawiane, bo to różnie jest. W każdym razie druk tego banknotu jest na najwyższym poziomie, jest ogromna rozdzielczość, jest to wszystko jest ostre, pełne, pełne różnych detali. U nas jest z tym gorzej, umówmy się. Zdecydowanie gorzej. Bardzo ładny banknot. Także całą serię wypadałoby mieć. Chociaż te najwyższe nominały poza zasięgiem zapewne. A proszę bardzo. I 10. Pamiętacie 20 z zeszłego odcinka, prawda? Tutaj jest 10. Bardzo, bardzo fajna. Gdzie ja wam... Zaraz wam pokażę tą 20, bo przecież tutaj ją mam. Zobaczcie. Wydaje mi się, że to jest ta sama seria, czy nie? Kurczę, chyba tak. Ten niby taki szaraczek jest, 10, ale widać, że kolorów no, bardzo dużo i najciekawsze jest na odwrocie. Zobaczcie, jaki piękny. Tutaj jakieś poziomeczki są. Naprawdę piękny. A później jest chyba 50, 100 i są równie piękne i niestety już drogie. Tak jest. Co wysoki nominał, to drogi. Dobra. Jedziemy dalej. A dalej mamy banknot chyba współczesny. To jest 20 markka, czyli to jest Finlandia prawdopodobnie. No może nie taki zupełnie współczesny, bo 1993 rok, no trochę przesadziłem, ale to już jest ten wizerunek taki bardziej współczesny, zresztą hologramy tak wchodziły różne takie, no u nas też mamy na naszych banknotach. No i tutaj, no słabo takie coś wygląda, słabo. Słabo, mi się nie podoba. Myślę, że Finowie mogliby tutaj coś ładniejszego zrobić. Jeszcze ta strona, jeszcze spoko, ale tutaj takie coś. Nie, zdecydowanie nie. Jedziemy w cieplejsze kolorystycznie przynajmniej klimaty. No chociaż od Finlandii wiadomo, że cieplejsze. O, proszę bardzo. 100 lewa, czy też 100 lewów. Proszę bardzo. Cóż to? Jugosławia, Albania? Nie mam pojęcia. Z tej strony nie wiem, wygląda na jakiś rewers jakiegoś medalu? Nie mam pojęcia. W każdym razie banknot żółty taki. Jak najbardziej ciekawy. Pojedźmy. Pojedźmy dalej, a dalej mamy o Sierra Leone, słuchajcie. No cóż, 10 leonów. Banknot wydrukowany o bardzo taką farbą, którą czujemy cały czas pod palcami. Zdecydowanie. No, oczywiście jakiś przywódca, prawdopodobnie oni tam mają taką fazę, że wrzucają. O, z tej strony pięknie. Mogło być dużo piękniej, no ale jest ok. Tutaj oczywiście też takie szlaczki, te wzorki, to zazwyczaj nie jest rzecz przypadkowa, tylko to są jakieś elementy folklorystyczne, prawda? Bank Sierra Leone. Dobra, co jeszcze mamy? A jeszcze mamy Centralny Bank Nigerii, tutaj na czerwono, duży banknot, aż się widzę, nie mieści prawie, proszę bardzo. I na odwrót.
na odwrocie jakieś piękne panie z naczyniami na głowie. Powiem wam szczerze, że widziałem wiele razy takie kobiety noszące na głowie i to jest... One tak dumnie idą, naprawdę takie posągowe mają sylwetki wtedy i to jest tak naturalnie robione, bo kiedyś to mi się wydawało, że o, jak ta kobieta taka biedna musi nieść na tej głowie, to jakaś tragedia to jest. Tymczasem, no, to wygląda pięknie. Zdecydowanie. Wygląda to pięknie. Zresztą całe życie się uczą tego. Tutaj co mamy? Niara, tak? 10 niara. O, i mamy banknot bardzo współczesny, wydaje mi się. No, widzimy Nelsona, więc musi być to no i randy, czyli 20 randów w tym przypadku RPA. Banknot mega podobny w stylu do polskich banknotów, prawda? Oczywiście kolorystycznie nie, ale mega podobny w stylu. Tutaj jakieś te malunki chyba naskalne. Ten słynny pasek zabezpieczający. I z tej strony, no, słonie, akurat ten wizerunek to jest znany z innych banknotów RPA. To jest dosyć stara sprawa. Dobra, co my jeszcze mamy tutaj? A oto i tam, gdzie kradną te statki, czyli, moi drodzy, Somalia. Bardzo również ładny banknot. No, trzeba przyznać, że tutaj aż oczopląs jest na tym banknocie. Tyle jest elementów. To widzicie chyba. Zdecydowanie. Sprawdźmy, co jest tutaj. O, również pięknie. To są wszystko takie pozostałości, wydaje mi się, po francuskich naleciałościach banknotowych. Które mi się podobają zresztą, tylko że kiedyś to było bardzo kolorowe, zresztą następny banknot zobaczycie zupełnie w tym stylu, a dzisiaj już jest takie jednokolorowe zazwyczaj. A o wilku mowa, Madagaskar, 1000 ariary, przepraszam, typowo francuski, chociaż już też taki trochę wyblakły wizerunek. Papier już nie jest ten francuski, chociaż jest bardzo podły również, bo francuski był bardzo podły, taki perforowany trochę. Ten już nawet nie jest perforowany, ale z drugiej strony jeszcze trąci Francją, co widać, moi drodzy, scenki. Przepiękne są te banknoty, po prostu są zdecydowanie przepiękne. Jedziemy dalej. Mamy tutaj Mozambik. O, bardzo militarne klimaty. Ten banknot, jakaś groszowa sprawa jest, kosztuje złotówkę, czy ileś chyba, ale jest ciekawy. Nawet powiedziałbym bardzo ciekawy, chociaż kolorystycznie bardzo jednostajny taki też. Dobra, jedziemy. Kurczę, za dużo wziąłem tych banknotów. Ulala, za długi film będzie. A dalej mamy to. Zair. Tutaj kolorystycznie już, no, wypada całkiem, całkiem przyjemnie. Chociaż wszystkie te kolory są takie troszeczkę stonowane, prawda? Ale jest przyjemne. Z drugiej strony, no, wiadomo. Wiadomo, ale wizerunkowo to już słabo jest z tej strony. Mogli to zupełnie inaczej zrobić i było o wiele piękniejsze. Jedziemy dalej. A cóż to jest? Burundi. Widzicie, tu pewne błędy zostały tutaj popełnione, bo ten wizerunek tego człowieka płynącego mógłby zupełnie inaczej wyglądać, gdyby to kolorystycznie pomyśleli, bo to się tak zlewa tutaj, że trzeba się dłużej wpatrzeć, żeby zobaczyć, że to jest gość, który płynie, prawda? Wydaje mi się, że za ciemne to tło zrobili. Gdyby to odcięli jakimś jaśniejszym tłem, byłoby to zupełnie inaczej. O, proszę bardzo. No tutaj to takie trochę wręcz zdjęcie zrobili, tak jakby. Nie,
nieciekawie to wygląda pod względem wykonania. Gdyby to zrobili techniką inną, tą taką stalorytową, to by wyglądało pięknie, przepięknie. No ale jest takie, tak jakby obrazek rastrowy tutaj zrobiony. Dobra, jedziemy dalej. Bardzo mały banknot. Burundi. 10 kumi. No, wygląda jak nasze bony do Peweksu. Czyli to było wtedy już totalnie taka pańszczyzna. No niestety. A dalej mamy portugalskie naleciałości, czyli Angola. 100 escudos. No i tutaj... O jest. Po pierwsze, portugalskie naleciałości to takie wzorki jakby trójwymiarowe w tle, które widzicie. Z tym, że na banknotach Portugalii te wzorki były wybite, to znaczy były wyczuwalne pod palcami. A tutaj one są po prostu nadrukowane, ale chcieli, żeby w tym stylu było. No to naprawdę drukarnia nieźle dała radę. No i tutaj taki wygląd. Także to jest po prostu równy papier. Nie jest to. To jest trójwymiar, tylko obrazkiem zrobiony. Jedziemy dalej. A oto i Tanzania. 200 szylingów. Proszę bardzo. Takie pomieszanie szarości z czerwienią i trochę delikatnie jakieś takie żółci. O! A tutaj już jak widzicie lepiej to wygląda, bo to nie jest zdjęcie, tylko to zostało tak wektorowo bardziej zrobione. To też nie jest w tej technice mojej ulubionej, ale już to wygląda o wiele lepiej. Zdecydowanie lepiej. Dobra, co tu? To było, czyli mam... Kurczę... Lesoto. Proszę uprzejmie. Bardzo ciekawe. Tutaj kukurydza jakaś. Kolory przepiękne. Nigdy nie zapomnę, jak byłem na lotnisku w Casablance i wpadła taka, nazywałem to delegacją, taka grupa z jakiegoś kraju afrykańskiego, kobiet, które wyglądały tak cudownie, po prostu, że nie wiem, wydawało mi się, że to jakiś, nie wiem, film kręcą czy co, że one tak wyglądają, ale były całe w takich kolorowych, złotych też szatach. Tak, wyglądały nieprawdopodobnie. Naprawdę. Coś cudownego. Dokładnie tak wyglądały, jak ta komedia jest z Eddiem Murphym, Książę w Nowym Jorku, i tam w tym Zabunda, co mieli takie... No to dokładnie tak wyglądały, nie? Jak ta świta cała. Było niesamowite przeżycie dla mnie. Patrzyłem się jak szpak, nie powiem w co. Dobra. O, no tu jest piękny wizerunek. Zdecydowanie. Podoba mi się to. Takie rzeczy mi się na banknotach podobają. Jedziemy dalej. Kongo. No, bardzo oszczędnie tutaj. Nie ma żadnych tutaj... no nic nie ma. Nic tu nie wystaje. Nic pod palcem nie można za bardzo wyczuć. Po prostu takie wydrukowane. O, ale tutaj przepiękne. O la la. Widzicie? Nie no, to jest poezja. Zdecydowanie. Bardzo lubię. I to jest właśnie tą techniką, taką staloryty, coś takiego. Pięknie zrobione. Szkoda, że zrobili to tło takie też ciemne. Jakby jaśniejsze było, to by się odcinały te domki, palmy, pnie. Zrobili troszeczkę za ciemne. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy 3 banknoty, także już kończymy. Gwinea. Bardzo ładny banknot. Ta pani jest bardzo ładnie zrobiona. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale naprawdę ten wizerunek jest fajny. Takie delikatne, pastelowe barwy. To są też pastele, to charakterystyczne w sumie dla francuskich banknotów, wszystkich tych terytoriów,
które oni zajmowali. Okej, przestało mi się nagrywać. Mam nadzieję, że teraz będzie znów. Tak więc 100 franków. Mega fajne. Mega fajne. Choć prawdopodobnie ten banknot to jakaś też groszowa sprawa jest. A tutaj jest wizerunek mistrzowski i banknot jest również mistrzowski. Moi drodzy, przed Wami Bank of Ghana, 2 cedis i naprawdę wizerunek tego pana świetny jest. To jest po prostu piękny jest. Zdecydowanie. Kolorystyka taka zielono, żółto, brązowo, no jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Zobaczmy, co jest na odwrocie. O, scenka. Fajnie. Fajnie. Zdecydowanie piękny banknot. A dalej ostatni banknot. Dzisiaj banknot wydaje mi się, że też współczesny. Proszę bardzo. Bardzo zielony. Gambia tym razem. Przypominam, że Gambia była moim celem tak naprawdę pierwszej wyprawy. Cel to była Gambia. No niestety nie udało się. Gambia to takie państwo w Afryce, które właściwie przylega do rzeki Gambia i to jest cała Gambia. Natomiast banknoty mają no, piękne, można powiedzieć. Ten ptak robi robotę. Jest bardzo dobrze tak wyseparowany z tła. Tu gdzie jest, zobaczcie, tu gdzie jest białe tło, to jest jego czarna głowa. Jakiś tu gdzie jest białe tło, to jest czarny ogon. Tu jest ciemniejsze w środku tło, to jest znowu biały ptak. Bardzo dobrze się odcina, nie zlewa się tak. Super. Super, super sprawa. No i tutaj też takie druk taki jest wyczuwalny pod tym. Zobaczmy co tu. No, tutaj jakaś budowla ich słynna albo zasłużona. Zdecydowanie czegoś lepszego się spodziewałem, szczerze mówiąc, po tamtej stronie. Tu było tak pięknie, a tu tak zwyczajnie. Może jakby jakiś drzew dodali dookoła, coś chociaż. Dobra, moi drodzy, to jest koniec drugiego odcinka z obgadywania banknotów. Jak widzieliście, totalny miszmasz był, raczej banknoty takie nowsze, nic jakiegoś wartościowego, ale za to dla oka miłe. Mam nadzieję, że fajnie Wam się oglądało i ja zabieram się za trzecią część. Żegnam się z Wami, do usłyszenia.